czwartek w bibliotece słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z poetą Lechem Tuchockim. Wiersze o upływie czasu, o czasie. Było to kolejne z zajęć działającego od kilku lat w naszym mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem spotkanie adresowane było głównie do miłośników poezji, a jego głównym bohaterem był olsztynianin Lech Tuchocki, który opowiadał o swojej twórczości, o tym, gdzie znajduje inspirację do zmagań ze słowem i o tym, jak powstaje poezja. Oczywiście na czwartkowym spotkaniu nie mogło też zabraknąć wierszy Lecha Tuchockiego, które recytowała szkolna młodzież. Ciemny jak z gliny wypalony świątek, ucieleśniony głos sumienia, sękaty troską przygarbiony. Oparł na ręce dużą głowę, zwiesił spuchnięte nogi, przysiadł, bo przebył długą drogę. Uniwersytet działa już trzeci rok, jesteśmy po trzeciej inauguracji. Mamy czynnych wiele sekcji językowych, literacką, sekcję rehabilitacji, sekcję komputerową, mamy również sekcję bridge'ową, także na wszystkie sekcje bardzo serdecznie zapraszamy. Obecnie liczymy 134 osoby, członków, ale dalej mamy otwartą księgę zapisów i szczególnie zapraszamy osoby, które są już w stanie spoczynku, gdyż jest czas uprzyjemniony spotkaniami w naszym kręgu. Proszę Państwa, cóż jeszcze mogę powiedzieć? W najbliższym czasie Uniwersytet Trzeciego Wieku za tydzień będzie spędzał czas przy muzyce i tańcu. Chętne osoby też zapraszamy, nawet spoza naszych członków. Oczywiście będzie to bal seniorów, prawda, ludzi średniego wieku, może tak nazwijmy, bo brzmi to trochę delikatniej. Proszę Państwa, zajęcia dalej są prowadzone w najbliższym czasie. W lutym już program przygotowujemy. Będziemy mieć spotkanie z historykiem, panem magistrem Ptakiem, wykładowcą Liceum Ogólnokształcącego.